Hello, ladies and gentlemen, tu Charlie with an I. I zapraszam na odcinek, który będzie wyjaśniał wszystkie zasady nowej playlisty, która wejdzie już od, mam nadzieję, 11 stycznia, bo jest rozplanowana na dosyć długi czas. Co to będzie, już wam mówię. Będzie to wielka bitwa powtórek. Na ten moment te wodniusy, które były, nie sprawdzały się zbytnio. Czy niektóre powtórki były pokazywane gdzie indziej. I to tak jest. A plus minus, nie każdy lubi moje wybory, więc zrobimy jeden system, który będzie, mam nadzieję, wolny od jakiegokolwiek przypadku. A przy okazji będzie to jeden wielki konkurs, który będzie nagradzał, nagradzał najlepsze bitwy jakie macie. Ze wstępu, przede wszystkim jeżeli nie wiecie jak e, działają powtórki, zostawiam Wam w anotacjach link do poradnika, jaki nakręciłem już wcześniej. Jest to właśnie poradnik dla początkujących, jak, e, jak działają powtórki, jak je zapisywać, e, jak je wysyłać e, i jakie tytuły maila dawać. E, wyjaśnię Wam pod koniec. Mail pozostaje ten sam: i Charlie Replace, małpa Na ten adres będziecie wysyłać um, replay, e tylko właśnie jak? Um, przede wszystkim mam tu jedną bitwę i dla niej policzymy punkty, jak to będzie wyglądało. Um, troszkę się będzie zacinać, bo jestem na drugim komputerze. Um, jakie screeny chcę mieć? Um, bo oczywiście wysyłacie powtórkę, a przy okazji screen tej tabelki, team score, sortowany przez X, czyli dwa, albo raz naciskacie na tą gwiazdkę i klikacie na swój czołg, tak żeby były wyjaśnione tutaj wszystkie statystyki i detailed report. Także trzy screeny wiecie, jak mniej więcej ma to wyglądać. Co ja tu mam dalej? Jak będą... Jak to będzie w ogóle wyglądało? Będzie to bitwa, wielka bitwa powtórek będzie polegała na tym, że przez praktycznie 4 miesiące bo playlista jest rozplanowana aż do 11 maja od 11 stycznia będziecie wysyłać na mój adres mailowy powtórki takie jakie chcę. Będzie to 6 bitew, z której 8 najlepszych powtórek wejdzie do fazy turniejowej, a tam będą walczyć o to, no, o to czy są właśnie tą najlepszą powtórką. Um, pierwsza bitwa, jaką chciałbym, żebyście mi wysyłali, będzie to tier 8 lub wyżej medium tank. Czyli nie wiem, T44, T62, Batchat, wszystko jedno. Tier Albo nie, zrobimy Tier 7 medium. Um, także Tier 7 medium, i te bitwy muszą być rozgrywane w danym przeze mnie czasie. Będzie to filtrowało przede wszystkim bitwy, które moglibyście wysłać do innych graczy czy innych youtuberów. I mam nadzieję, właśnie będą to bitwy. Wysokotierowe, także będzie to dość ciekawe do oglądania. Także filmiki będą wychodzić trzy w ciągu tygodnia, piątek, sobota, niedziela. Będą to trzy filmiki z pierwszej fazy turnieju: będą to tewelki, tak? Jedna ósma, jedna czwarta, półfinał i finał. Także w pierwszym przy... Pierwszym tygodniu pierwszej bitwy, czyli 11, 12 i 13 stycznia, później 19, 18 będzie to ostatnia jedna ósma później dwie bitwy z jednej i czwartej i w trzecim tygodniu, czyli 25, czy 26 stycznia, będą to półfinał i finał. <laughs> Pierwsza bitwa musi być rozegrana przez was. Od 25 grudnia do myślę 6 stycznia, damy sobie taki termin. Także od 25 grudnia od godziny duchów 0000 aż do 6 stycznia do godziny 0000, Czy tam 23:59. Także Będę przyjmował tylko replaye, które będą odbywały się w ciągu tego czasu, czyli od 25 do 6 stycznia. Osiem finalistów z tych właśnie nadesłanych powtórek wejdzie do fazy pucharowej. Będą to replaye wybierane dzięki systemowi punktowemu. Ogólne zasady, jeszcze przed wyjaśnieniem systemu punktowego, przede wszystkim trzy główne: nie możecie grać w plutonach, bo w plutonach o wiele łatwiej się zdobywa więcej fragów, więcej damage i ma się większą kontrolę nad bitwą. Czyli nie możecie grać w plutonach i możecie użyć tylko jeden pocisk premium. Ma to też odnośnik do francuskich. Czy amerykańskich czołgów z magazynkiem. Możecie, możecie wystrzelić tylko jeden pocisk, później będziecie musieli przeładować ewentualnie na e, zwykłe pociski AP. E, także, jeżeli użyjecie dwa, ta, taki replay nie będzie brany pod uwagę. E, w mailu, który będziecie mi wysyłać, będziecie mi wysyłać także wasz nick z YouTube'a. Dlaczego? E, Konkursy zwykle e, do tej pory też wyzwalały niezdrową rywalizację, dlatego, e, żeby uchronić się przed komentarzami w stylu „O to do dupy gra, moja była lepsza, nikt tego nie chce czytać, wierzcie mi. E, będzie to powiązane z kontem z YouTube'a i finalistów będę sprawdzał tydzień przed wypuszczeniem właśnie tych walk e, turniejowych, e, żeby potwierdzić ich nick z YouTubem i powtórką, którą nadesłali. Także do finalistów się będę odzywał tydzień wcześniej. E, także co? Pierwsza runda: 6. Szóstego. szóstego oglądam wszystkie powtórki, czy siódmego oglądam wszystkie powtórki i kasuję skrzynkę, a później będę zbierał już dla Was e, Będę zbierał nowe replay e na, drugą, na drugą bitwę, która będzie od 1 do 16 lutego. Um, za takie komentarze, jakie mówiłem, w stylu: O, to była do gra moja była lepsza. Um, będzie to najpierw dyskwalifikacja z jednej rundy, a później z całego turnieju. Dyskwalifikacja będzie także za pokazanie tej samej bitwy. U innych youtuberów. To po powinno rozwiązać cały problem. Też najpierw to będzie dyskwalifikacja z jednej rundy, czy z jednej bitwy, a później z całego turnieju. Ym, dyskwalifikacja będzie także za błędne podawanie punktów, ale to już od y, dopiero drugiej bitwy, bo system trzeba wdrożyć. Tak, żebyście wiedzieli mniej więcej, jak to wygląda. Tabelkę zrobię turniejową i pokażę Wam. Jak to by nie, mniej więcej będzie wyglądało. Ale co będziemy nagradzać, bo przecież jakoś te punkty musicie sobie przydzielić, tak? Przede wszystkim w tym turnieju będziemy nagradzać damage, czyli obrażenie, jakie zadaliśmy. Mam tu przykładową bitwę. Na pacie przed chwilą. Mam tu. 4925 demerza zrobionego i pod spotowaniem 1244. Za każde 500 demerza przyznawany będzie jeden punkt. Znaczy, ile my tu mamy? 4925 dodać 1244. To jest 6100 demerza. Podzielimy sobie to na 500. I mamy 12 punktów. Nie zaokrąglamy. No tak, nie zaokrąglamy matematycznie. Jest to 12 punktów. Musicie przekroczyć liczbę następnej 500, żeby uzyskać kolejny punkt. Czyli z 12 punktów. Za fragi. Jakie macie? No, tutaj zrobiłem 10 i 8. Fragi punktowo będą liczyły się... Mniej więcej tak, tier za zabicie dziesiątki dostajemy jeden punkt, za zabicie dziewiątki dziewięćdziesiątych, ósemki osiemdziesiątych, siedemki siedemdziesiątych, szóstki sześćdziesiątych i tak dalej, aż do jedynki jedna dziesiąta punktu. Artyleria będzie liczyć się um, jako tir plus zero dwie dziesiąte. Także nie wiem, Arta 8 to jest pełen punkt. Yy, arta 7 z 90 i tak dalej. Aż do samego dołu. Yy, także punkty za damage mamy, punkty za fraki mamy. Za specjalne odznaczenia w bitwie przyznawane będą także punkty. Za odznaczenia takie jak kamikaze, bombardier, top gun, defender, invader, steel wall, sniper, confederate, scout patrol duty i paskuczy będą, e, chociaż nie paskuczego, damy gdzie indziej, czyli bez paskuczego, te, które wymieniłem, będą nagradzane jednym punktem. Mm. Orlik, Oskin, Kolobanow, Halonen, Fadin, Dumitru, paskuczy, Bilote, Rajsenaj, De La Gland, Tamado Yoshio, Bruno i Lechwals. Jezu to jest ciężkie do wymówienia. Lech Za te medale przyznawane są dwa punkty. Trzy punkty za medal Burdy, Nikola, Radleja Waltersa, i I cztery punkty za medal Pula. No to tak jakbyście zabili cztery dziesiątki że mam nadzieję system jest na tyle um, jest na tyle dobry że wyeliminuje jakiekolwiek ustawienie tego konkursu um, nagradzane będą najlepsze replay jeszcze w danym czasie także każdy będzie miał możliwość wysłania niezależnie ile bite chcecie um, no tak będziecie mogli nie wiem, wysłać 2 10 replay ja je będę później wszystkie oglądał i wyłaniał finalistów. Finaliści oczywiście będą mieli największą punktację, jaką można zdobyć. Tak? Nie wiem. Jeżeli będziecie mieli 10 tysięcy demerza no i parę znaczeń, no to praktycznie możecie być pewni, że znajdziecie się w finałowej ósemce. Chyba, że <laughs> ludzie są na tyle dobrze. W razie remisu punktowego. Co będzie decydowało? Na początku EXP, jeżeli będziecie mieli, nie wiem, ktoś będzie miał 40 punktów, drugi będzie miał 40 punktów, no to pierwszy będzie decydował EXP bez premium. Dlatego właśnie chcę, żebyście wysyłali takie tabelki sortowane przez EXPA, żeby to szybciej można było sprawdzić. Później damage zadany. Później damage pod spotowaniem i na końcu fragi. Myślę, że cztery kategorie do filtrowania w razie remisu powinny być wystarczające. Co ja tu jeszcze mam? Aha, i jeden premium punkt będzie dla tych, którzy będą wysyłać replaye z najnowszej linii, jaka jest. Um. No, żeby to była atrakcyjne, myślę, im nowsza linia, tym trudniej ją zdobyć i tym bardziej będzie atrakcyjna do oglądania. Dlatego na ten moment będzie to linia nowych amerykańskich czołgów. Do tier 7 medium lub powyżej zakwalifikuje się ósemka lub dziewiątka z magazynkiem. I za takie replaye będzie dodawany jeden punkt jeżeli coś się zmieni, to teraz w adnotacjach podaję aktualny, aktualną nową linię, bo pewnie do maja wyjdzie parę patchów, więc teraz adnotacja nowa linia. Oto wideo będzie działało aż do maja jako zasady konkursu. <laughs> po sześciu bitwach, albo nie, to jeszcze nie, <laughs> zwycięzca danej rundy Czyli na przykład bitwy pierwszej 26 stycznia, będzie mógł wysłać do mnie na niedzielę 27 stycznia. Dwa, nie wiem, jeden albo dwa replaye, które będą pokazywane praktycznie, nie wiem, bez żadnych zasad. Będziecie mogli wysłać mi co chcecie. Czy to będzie śmieszna bitwa, czy przegrana, czy wygrana, mnie to nie obchodzi. Tak, żebyście mogli, nie wiem, trochę zaistnieć jako czołgista. I takie weekendy, nie wiem, mogę Wam podać daty, to będzie 17 luty, 10 marca, to są wszystko niedziela. 31 marca bądź 1 kwietnia, teraz nie pamiętam, 21 kwietnia i 12 maja. Pod koniec? No dobra czekajcie, sobie sobie małą przerwę. Okej, co jest za tą małą przerwę, ale jestem w domu i rodzina czasami przeszkadza. <laughs> po sześciu bitwach, czyli 11 maja wyłonimy zwycięzcę wszystkich bitew, czyli mistrza, mistrza gry. Pierwsze trzy miejsca będą nagradzane. Co to będzie na, za nagroda? Podam wam o, myślę, w ciągu pierwszego miesiąca. Wydaje mi się, że za pierwsze trzy miejsca będzie to tysiąca golda, plus yy, zwycięzca. Pod koniec będzie mógł yy, przez trzy tygodnie między przewą a przewą między pierwszym a drugim sezonem Wielkiej, powtórki, wielkiej Bitwy Powtórek. Wybrać yy, dwa losowe poradniki. Które będę musiał nakręcić, i przez 3 tygodnie będzie, będą pokazywane tylko i wyłącznie jego powtórki w Wotniusie. Także no, część z tych biter też będę wykorzystywał właśnie do przekazywania powiem, wiadomości o specjałach. Jak wyłonimy zwycięzcę? Zadostanie się do np. w bitwie pierwszej, do finałowej ósemki. Dostajemy jeden punkt, za dostanie się do finałowej czwórki dwa punkty, za drugie miejsce, czyli za bycie w finale dostajemy trzy punkty, a za zwycięstwo jednej bitwy dostajemy punktów aż cztery. Także <laughs> jakie na razie kategorie wymyśliłem, będzie to właśnie tier 7 medium, później druga bitwa tier 7 heavy, później e, bitwa autoloaderów, e, czyli linii francuskiej lub nowej linii amerykańskiej. Później czwarta bitwa, tier piąty Scout, tier 7 TD lub wyżej i na końcu bitwa dziesiątek na dobry finał. Dlatego to może jeszcze ule zmianie. Dokładne daty będę wam, pok e, będę wam podawał w międzyczasie. Na ten moment jest to 25 stycznia do znaczy, 25 grudnia do 6 stycznia, w tym czasie ma się rozegrać Wasza bitwa. Będę to sprawdzał i punkty także będę sprawdzał. Policzymy sobie przykładowo dla tej bitwy. Mieliśmy 12 punktów za demerza. Mamy 1 punkt za zniszczenie T62, bo jest to dziesiątka. 08 punktów za. Przepraszam, trochę zdobywałem. 13 plus 0,8 to jest 13,8 punktów. Nie jest to ani nowa linia, ani żadnych medali nie zdobyłem. No to tam na, na tyle będzie wyglądało. 13,8 punktów za bitwę z e, prawie 5000 demerza zadanego. Także zdobywajcie medale, e, bo za to jest e, dosyć dużo punktów. I... grajcie jak najlepiej. Coś jeszcze miałem powiedzieć? A, jak powinien wyglądać zatytułowany mail? Zostałem w adnotacjach, tylko małe tłumaczenie. Na początku ma być podana liczba punktów. W, pierwszym, w pierwszej bitwie nie będę sprawdzał tego tak dokładnie. Znaczy, nie będę egzekwował, że podaliście złą liczbę punktów. Chociaż to i tak będę musiał zawsze sprawdzać. Data rozegrania bitwy, którą też będę sprawdzał po przecinku, czyli punkty, przecinek, data, przecinek, choke przecinek, doświadczenie. Yy, I tak powinno być, tak powinny być zatytułowane maile. Wysyłacie je na iCharlieMalpa icharli gmail.com Wow. I to chyba wszystko. Także udanych bitew. E, pierwszy tier 7 medium lub wyżej. E, I co? Przekonamy się kto wejdzie do finałowej ósemki. Finałowa ósemka będzie e, losowana później właśnie jeden kontra drugi e, losowo. E, też będę wypuszczał takie filmiki z losowaniem e, par do finałowej do fazy pucharowej. No i będę pokazywał wam przegranego replaya. Dlatego, żeby finalista był na końcu. Jeszcze telefon do mnie dzwoni, także kończę. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, zadawajcie je poniżej w komentarzach. Dzięki za oglądanie. Życzę Wam jeszcze raz udanych bitew i mam nadzieję, że Wam się podoba ta nowa playlista. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ok. Trzymajcie się ciepło i jej. Yeah.